Siemanko, jesteśmy znowu w snajperze. Zapieprzaj już zanim ci nakopię do dupy, gnojku! No dobra, dobra, już bez agresji. Tracisz swoją przepustkę, śmieciu, zasuwaj do świetlicy. Super, idę do świetlicy. Gdybym przedostał się za te kraty. O, za kraty... ambitnie. I co, goście, ciebie też dostali. Wszystkich nas przerobią na nawóz. Stój! Widzę gnoja! Ejko. Gdzie są tam? A, dobra. Okej. Okay. Zapieprzaj do świetlicy, zanim ci nakopię do dupy, gnojku! Się troszkę odzwyczaiłem. Gdybym przedostał się za te kraty. I co, goście, ciebie też dostali. Wszystkich nas przerobią na nawóz. Stój! 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 Okej, teraz to w ogóle nie wiem, co się tutaj wydarzyło. Zanim ci nakopię do dupy, gnojku! Broń nie, tym razem nie upadła. I co, gościu, ciebie też dostali. Wszystkich nas przerobią na nawóz. Stój! Ej? No to już w ogóle nie wiem, co tu się wydarzyło. Co tu się od Janie Pawla? No dobrze, dobrze. Strażnik ma zawiechę. Oj, to tak solidno zawiechę tym razem ma. O, następny. Nowy poziom doświadczenia. Łapy do góry. Okej, okay, jak teraz mam stąd się wydostać? Chyba tędy. Tak. Tak. Nie wiem, czy jest konieczne, żebym tutaj się dostawał, ale pozbieramy sobie trochę amunicję. Biegamy z klockiem póki co. Klocek w sensie pistolet, Glock. Wiecie, o co chodzi. Ta została zapisana. Wow. Ciekawe, czy ten jest za szybą. Może zostać teraz zabity. Tamten ma lagę. Aha. Nie mogę go zastrzelić. Gdybym tak zszedł tam do niego teraz. Zabrać się jak hitman to nie mogę. Ale to na pewno mi się przyda. O, i krata się podnosi. Jednak warto było ten chyba pójść. Ja zaraz okażę. F5, F5. O! No to ten, co mnie wyganiał i chciał mnie tracisz bić. Tracisz swoją przepustkę, śmieciu, zasuwaj do świetlicy. A masz ty. Co, ty też? Tak? Taki mądry? Ten ragdoll był mistrzowski. Piękny! Trochę jakby chciał odfrunąć. Chyba mi niewiele dało, bo muszę jeszcze... A, tam jest chyba dźwignia. O, elegancko. Ciekawe, czy mnie też zaatakuje.
Aha, to się teraz cele pootwierały. Pozwolisz, że ci zabiorę jabłko. Snickers. Też się przyda, w razie jak przy gwiazdorze. Chyba pączek. Super. Wracamy. Sobie to i to. Teraz tędy. Trochę mi się stamina kończy. Jak stoję, to się tak całkiem spoko odnawia, a jak idę, to już niekoniecznie. O, ten ma szyldę. Elegancko. Jakieś ślady zostały. Czekaj. Nie, tego się nie da otworzyć. Rzuć to! No tak. Strzelbę to ja bardzo lubię. W każdej grze. Okej. Wow. I co teraz? Aha, czyli ja muszę znowu tam iść. O. Myślałem, że go wezmę troszeczkę na dystans dzięki temu, ale widzę, że to było bez sensu. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego słabego skilla, czy jednak tego, że gra postanowiła mi zrobić jakiegoś psikusa. Ci to już powinni dawno uciec, a nie tutaj z łapami do góry. Widzę, że strażników wam czyszczę. To powinni iść. Ciekawe, czy kamerę można zniszczyć. Chyba nie. O! Kamera została zniszczona. Co prawda nie jest zbyt to ma sens. O! Jakiś ciąg dalszy uciekania z więzienia? Chyba tak. Stój! Zdecydowanie. Rzuć to! To działało trochę jak z Max Payne'a. O. Okej. Powinienem trochę rozprzędzać. Używaliście gówna do mycia zębów. Rzuć to! Okej. Wow. Uważaj stary, pełno tam świń. Trochę warszawski akcent chyba. Skąd? A tutaj. Ma
wyrostek robaczkowy, czy w co ja tam strzelałem. O. To się zdecydowanie może przydać. Okej, garnek mogę. Z napisem zupa. Raczej nie. Zobaczmy, co by tutaj. O, całkiem spoko. Zdrowie mamy tutaj. Stój! To był dobry pomysł, żeby teraz wyciągnąć strzelbę. Ale tam teraz mogę. O! Tych szczurów tutaj biega. Ciekawe, że można zabijać, chociaż wolałbym tego nie robić, ale dla celu wypróbowania. Trochę z opóźnieniem chyba umarł. No ale okej. F5. Gra napisana. O-o. Ten ma lagę chyba tylko. Spadamy, co? Spróbuj wentylacją, idzie do starego bloku. Spadamy, co? No dobra, no jak spadamy, to spadamy. Tędy chyba nie wyjdę. No, tędy chyba nie wyjdę. No, wentylacją mówisz. Tutaj jest wentylacja. Aha, skacze się. Powinien się tu zmieścić. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, nie rób wstydu. Okej. Przeładowałem go. Może tutaj weźmy strzelbę, bo może na blisko ktoś tutaj podejdzie. Kupa szczurów. Masz teraz trochę mniej. O, ten jaki tutaj wypuścił się. Wow, 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 wow. Dobrze, że nie gryzą. Takie tu ściuchne. Witaj, słoneczko. Już prawie wylazłem. Zabity więzień. O, może zadzwońmy. Troszkę się zdziwiłem, bo jakaś interakcja nastąpiła. Coś tutaj mi tu za cicho. Stój! O-o. Jakieś tutaj chyba mocniejsze oddziały podeszły. O. I z poważniejszymi killerami podeszli do mnie. Tak? I już nie widzisz. Widzę gnoja. Wow. Reklama snajpera, że snajper. To jest coś naprawdę niesamowitego. Durnie! Durnie! Jak oni na to wpadli? Właśnie jeszcze tutaj chciałem sprawdzić. A, nie ma tutaj nic. Jednak chyba ta gra jest bardzo liniowa. Nic nie możemy chyba sobie. Radio nie działa. Sobie wsadził do Espero. Za kilka miesięcy to radio będzie hulało w naszej rakiecie. Wow.
Wow. Mogę albo przebiec do tamtych drzwi i holać, albo się z nimi strzelać. Gotowe. Stój! Pytanie, czy... To jak pójdę, to... Nie. Ja ciągle szukuję się, że gdzieś może jednak da się pójść coś tego, a tutaj... No gra nie daje nam takich możliwości. Nie wiem, co to za szczykawka, ale na razie sobie ją odpuśćmy. Weźmy to, to... O! Teraz nie wiem, co się dzieje. Widziałem jakieś piguły, czy coś? Co to było? Co tu się dzieje? Tak. O, wow. Ten załatwiony. Ten też. Zajrzeć, co? Co trzeba było tutaj wcisnąć? A, dobra, X-em. Shotgun na razie całkiem nieźle młóci. 5 punktów mamy do dysponowania. Dobra, zaczęliśmy strzelać teraz z Sigiem trochę. Tak go podnieśmy. I weźmy jedno na shotguna może, a drugie na Glocka. Nie wiem, chciał w sumie Smitha kiedyś znaleźć i może nim się tutaj bardziej interesować. Dobra, to jeszcze poprawimy trochę strzelanie z Sigiem. O! A to ciekawostka. Mam znowu snajperkę z laserkiem. Mogłem go w sumie spróbować spałować, ale olać. Co? Dobra. Aha. Jeszcze nie wyszliśmy. No dobra, myślę, że tutaj sobie zrobimy przerwę właśnie. I będziemy kontynuować w następnym odcinku. Muszę przyznać, że całkiem fajnie się jednak bawię. Mimo, że to jest taki trochę krapiszonowaty tytuł, to fajnie się gra. Jakoś tak mi się podoba. Jestem nienormalny. No nic, dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.